Namaste! Bardzo miło powitać Cię na naszej trzynastej ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj w takiej niezwykłej scenerii, oczywiście w magicznej oazie, ponieważ za mną są wierzby. A dzisiejsza ceremonia będzie takim niezwykłym połączeniem z tą właśnie dewą i będzie to ostatni, niezwykle ważny, Taki moment inicjacji, tajemniczenia, gdzie otrzymasz klucz, aby otworzyć nowe drzwi. Bo tak jak trzynastka jest taka bardzo symboliczna, zamykamy coś, zamykamy stare drzwi, aby mogły otworzyć się nowe. I tak z poprzednich naszych spotkań znasz już wszystkie wskazówki, wszystkie takie ważne momenty, jak uwolnić ją od manipulacji, jak usunąć wszystkie krępujące cię więzy, jak usunąć blokady, jak naprawić kod genetyczny, jak uzyskać siłę, moc, pozytywną energię, jak dobrze panować Twoim królestwem. I dzisiaj ostatnia wskazówka, ostatnia i taka chyba najważniejsza. Jak? W momencie, gdy podążasz drogą Twojego serca, gdy idziesz krok po kroku w realizacji Twoich marzeń i celów, co zrobić, gdy nagle piękne niebo świeci słońce, jest ciepło i przyjemnie i nagle gdzieś na horyzoncie pojawiają się ciemne czarne chmury. Nadciąga burza, nadciąga sztorm, nadciąga zawierucha. Co może być takim sztormem, taką zawieruchą? O tym porozmawiamy za chwilę. Oczywiście są to energie, energie mroku, energie różnych wpływów, które są mocne, bardzo mocne, ponieważ próbują uderzyć w nas w jednym szczególnym momencie. Dlatego mówi się czasami, że pech chodzi parami, prawda? Że nieszczęścia chodzą parami. Bo to jest taki moment, w którym przechodzi taka burza i zawirucha i nagle próbuje zniszczyć wszystko w Twoim życiu. I dzisiaj taki klucz, wtajemniczenie, ostatnia wskazówka, jak zachować się w takim momencie, aby pozostać na Twojej drodze. Drodze Twojego serca i realizacji Twoich marzeń i planów. Ale jak zwykle zaczniemy od oczyszczenia, podwyższenia wibracji,